przerywa. Tu je wojna! Stąd za hałasem! Nie widzicie, że pracuje? Wasza wysokość! Jakiś jeden chce do pana, generała! Kto taki? W płaszczu, włosami! A imię jego? Wyjał w Bercyś! Ile? Co? Co to za żarty? Dziadku, podjedzmy! Wyjał w Bercyś! Tak powiedział! Jakiś kpin! Melduje, panie generale, że ja też nic nie rozumiem! Powiedział, że tak się nazywa? Tak jest! Wpuścić! To może być jakiś szyb. Witam, generał. Kto pan jest? Czy pan nie wie, że tu wchodzić nie wolno? Zaraz, zaraz. Czy ja pana gdzieś widziałem? Mnie osobiście chyba nie. Ale mój portret, miniaturę, kontertekt jakiś. O, to bardzo możliwe. W każdym razie nie z wojska. O, nie, nie. To wybacz jego nazwisko. Podałem tylko mój pseudonim. Fijał Fierceś, czyli 44. Dziwaczne imię. Ale dlaczego po niemiecku? Przedzierałem się przez Dresden. Poza tym, w obcym języku pewniejsze. Konspiracja. Pan rozumie? Rozumiem. Ale 44? Jak pan to wymyślił? To długa historia. I zabiła. Sam nie bardzo pojmuję. Z Dresdo. Czyli pan nie z Komendy Głównej? Nie, ja prywatnie. Z zagranicy. Już wiem, czy to pan jest... Tak, to ja. Teraz już wiem. Dajże pieśń całować. Dobranoc. Zapięta. Pan to napisał? Ech. Kiedyś, dawno, płoche wierszyki. Pierwszorzędny kawałek. Nie ma się czego wstydzić. Niechże pan da spokój, generale. Jest to pan. Kiedy mnie pan już rozpoznał, mam nadzieję, że mnie pan wysłucha. Proszę, proszę, o co chodzi? Chcę zostać tutaj. Tutaj? Kiedy zaczęła się bitwa? Tak, na tym końcu. Chętnie poświęcę panu trochę czasu później, jeśli wyjdę stąd żywy. Teraz pan wybaczy. Ależ mnie właśnie o tę bitwę chodzi. O bitwę. O wojnę. Ja po to tutaj przybyłem. Ja dlatego... Nie jest pan żołnierzem. Pisze pan wiersze. Piszę? Bo poetą. Był pan kiedy w wojsku? Nie, ale... Więc nie rozumiem, czego pan tu szuka. Powiem panu szczerze. Nie jestem żołnierzem. To prawda. To jest właśnie mój wielki wyrzut sumienia. W chwili, kiedy cały kraj walczy... Wachmistrzu! Nie mogłem pozostać na uboczu. Porzuciłem bezpieczne schronienie. Dniem i nocą przedzierałem się tutaj, przez Dresdno, w tajemnicy tak wielkiej, że wątpię, aby o tym dowiedzieli się nawet moi geografowie. I oto przybyłem, aby... Wyprowadźcie tego cywila! Stójcie! Wypełniajcie mój rozkaz! Jedno słowo, generale. Czy nie przydałyby się panu, dajmy na to, ze 3 pułki kawalerii? Jak jeszcze? Ale co to ma do rzeczy? To niech pan posłucha. Zazdroszczę, że jest pan żołnierzem. Że nikt nie może się dziwić pańskiej obecności tutaj, tak jak pan dziwi się mojej. Pan Nongardzi. Nie w tym sensie. Proszę się nie wypierać. Przyznając się, sprawi mi pan tylko gorzką satysfakcję. Utwierdzi mnie pan w moim przekonaniu, w moich wnioskach. Jeżeli pan zaprzeczy, zburzy mi pan pewien porządek wewnętrzny, który już sobie wytworzyłem. Pogrąży mnie pan z powrotem w niepewności.
Niech pan tego nie robi, generale. A zresztą i tak bym panu nie uwierzył. Tam do diabła, przecież mówię, że nie. Wystarczy. Nawet jeżeli przyszedłem tutaj po to, żeby rozwiązać pewne sprawy dotyczące mojego sumienia, to i tak nie mam zamiaru pana tym obciążyć. Więc po co u diabła starego? Mil pardon. Nie chciałem się unieść, ale w tych okolicznościach... Czego pan chce? Muszę wygrać tę bitwę, albo przegrać ją z jak najmniejszymi stratami! Słyszy pan? To nasi? Tak, gdzie? To oni! Mają ze 200 armat. Martwię się o Ordona. Jeśli przystąpił do natarcia, on pójdzie na pierwszy ogień. Ordon? Któż to taki? Poruszczyk Ordon, dowódca Reduty. No to ja! Brać go! Chwileczkę! Co pan mówił o tych trzech pułkach kawalerii? Co? Ach tak. Więc chociaż jestem poetą, myli się pan, że nie przydam się na nic. Pan da swoje armaty, ja dam swoje wiersze. Dopiero razem stworzymy historyczny fakt. Z historycznego punktu widzenia moja obecność tutaj więcej jest warta niż trzy, co mówię, 10 pułków. Prawdę mówiąc, wolałbym jeszcze 3 pułki. Dlaczego? Kto wspomni o panu, kiedy przeminie stulecie albo dwa? Kto będzie wiedział, że to pan dzisiaj dowodzi w tej bitwie? Nawet jeżeli dokona pan bohaterskich czynów. Owszem, opiszą tę bitwę inni generałowie dla użytku szkół wojskowych. Ale poza kadetami, kto będzie wiedział? Kto? Tylko ja mogę przekazać pokoleniom wizję tej chwili. Przekazać ją w taki sposób, że będzie wiedziało panu każde dziecko. Bo w szkole będzie się uczyło moich wierszy o panu na pamięć. Oczywiście, jeśli pan na to zasłuży. Możecie odejść. Dobrze. Dobrze. Tylko, żeby mi pan pisał prawdę. Nic nie przekręcał. Poezja zawsze widzi prawdę. Nawet pod powierzchnią faktów. O to, to, to. Mundur mam co prawda nieświeży, ale niech pan opisze tak, jak powinienem wyglądać w garu. Słowodaj, posiadam mundur galowy. Został w taborach. Uhu! To oni, co? Nie, to nasi. Tam ci przestanie strzelać. Zwycięstwo! Gdzie tam? To zły znak. Dlaczego? To znaczy, że ich piechota ruszyła do ataku. Panie generale! Co znowu? Pan kapitan kazał powiedzieć, że ruszyło ich lewe skrzydło! A nie mówiłem? Lewe skrzydło? Rozumiem. Feldmarszałek Loga jest mańkutem. Ach. Możecie odejść. No, to zaczyna się nie na żart. Nareszcie. Kto nareszcie? Nareszcie. Zaczyna się. Doskonale. Cudowny widok. Tak pan sądzi? Ja bym wolał, żeby się nie zaczynało. Ale ja właśnie myślałem, że pan jako generał to lubi. Właśnie ja jako generał wiem, co znaczy ta bitwa. Pan mówi jak poeta. Myślałem, że sprawię panu przyjemność. Może i są tacy generałowie, na których bitwa to największa przyjemność. A to są partacze. Czy słyszał pan kiedyś coś o działaniach pośrednich? Jestem jej zwolennikiem. Bitwa jest ostatecznością, ewentualnie środkiem. Przede wszystkim chodzi o to, ale postawić przeciwnika w sytuacji niekorzystnej dla niego pod względem strategicznym. A jednak mamy bitwę. Niestety. Nie mamy już wyboru. Druzgocąca przewaga przeciwnika. Tym lepiej. Co? To jest, chciałbym powiedzieć, tym gorzej. Z ogólnego punktu widzenia, tym gorzej. Ale obecnie ja, jako poeta, mam znacznie ułatwione zadanie. Druzgocąca przewaga wroga to podstawowy warunek, aby mój epicki utwór wzruszał i przekonywał poetycko. Proszę sobie przypomnieć Termopil. Kto by się przejmował Termopilami, gdyby Leonidas rozporządzał siłami dorównującymi armii perskiej?
Nie zazdroszczę dziś poetom przeciwnika. Opiewać druzgocącą przewagę to bardzo niewdzięczne zadanie. Nie chciałbym być w ich skórze. Zuch! Zuch! Kto? Kto? Ordo! Bije ze wszystkich dział! A ile on ma tych dział, jeśli wolno spytać? 6. Bieda wszystko. Zapiszemy. Wciąż walą i niecą. Wciąż walą i niecą. Zaraz. Co niecą? Nie. Lepiej ujmiemy te rzeczy wzrokowo. Niech pan da popatrzeć, generale. Nic nie widać, taki dym. Trudno. Zapiszemy po prostu. Wciąż dymią i świecą. Wciąż dymią i świecą. Panie generale! Pan kapitan kazał powiedzieć! Co ty robisz? Tak jest! Dobrze, maszerować. I prawe skrzydło! Co jeszcze? A tak samo! Rezerwa, forpoczty, ariergardy, świsjery, szasery, krupiery! A czwarty pułku rezerwów gwardii? Także! Trąbi żawojeru! Tak jest! No, i mamy bal. Powinien być pan zadowolony. Proszę nie szydzić, generale. Jako patriota rozpaczam nie mniej od pana. Au! Trafili pana! Nie! Tylko coś wpadło mi do oka! O, to nieprzyjemne. Nieprzyjemne! Teraz, kiedy każda sekunda jest droga, kiedy muszę widzieć, co dzieje się w polu, kiedy muszę dowodzić w rozstrzygającym momencie, a ten mi mówi, że to nieprzyjemne! Au! Boli? Nie boli, ale pieczeń swędzi. Nie mogę patrzeć. Spróbujemy wyjąć. Dobrze, byle prędko. Au! Cierpliwości. To chyba jakaś mucha albo komar. Już? Ale skąd? Jeszcze gorzej. To chyba jednak komar. Ładnie pan urządził. Jak ja mam teraz dowodzić? Przecież ja panu do oka nie wpadłem. Milczeć! Boże! Za coś mi to przysłał poetę, żeby choć felczera. Proszę to wziąć. Wspaniały widok. Co mam teraz robić? Stanąć i patrzeć. Będzie mi pan meldował, co tam się dzieje. Doskonale. Co widać? Kłęby dymu, jakby z piekielnych odchłani. Zda się, że za chwilę z czerwonych odblasków na tle tych posępnych kłębów pojawi się twarz Lucyfera. Nie pytam o diabła starego, tylko o redutę! Przepraszam, nie widzę. Bardziej w lewo. A, rzeczywiście. Co rzeczywiście? Jest. Niech mi pan nie wyprowadza z równowagi. Co jest? Coś jakby głaz bodący morze. Jakie morze? Czy jestem admirałem? Morze nieprzyjaciół, którzy atakują. Więc atakują! Liczebność! Pół świata. Jakie półki? Jak sępy. Ja oszaleję. Chociaż mam, mi pan powie, jakie sztandary. Ile? Nie pan liczyć? Sztandary? Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. O Boże! Że też akurat musiałem oślepnąć. Słuchaj pan! O! Co jest? Piechota! Też mi informacja. Czy kto kiedy atakuje forty kotnicą? Jaka piechota? Jako lawa błota. Zupełnie podobna do lawy błota. A przy tym nasypana iskrami bagnetu. Dobrze.
Dobrze. Tylko spokojnie. Wróćmy do reduty. Czy widzi pan redutę? Reduta! O, tak, widzę. No, całe szczęście. Straty własne. Panie generale, nasz żołnierz nie dba o straty. On ginie i nie pyta. Ale ja pytam, to Kreuzfeld. Rozumie pan? Nie muszę dbać. Nie jestem odpowiedzialny. Czy Ordon jeszcze strzela, czy nie? I chyba pan wie, co znaczy strzelać? Taki postawny, młody? Tak, tak, widzi go pan? Tak, stoi przy jednym dziale. Taki przystojny, kieruje działem. O, znowu dym. Ukrył się wśród dymu. Jest, znowu jest. Doskonale. Mam nadzieję, że nie odda im amunicji. Co to znaczy? Ewakuacja planowa. To dobry oficer. Już są na wałach! Spodziewałem się tego. Generale, zróbmy coś. Tak nie można. Może strzelimy? Czy jest nam strzelać niekazano? Z czego? Wdarli się! Co z Ordonem? Biorą go! Nie! Skoczył w dół! Do lochów! Dobrze. Bardzo dobrze. Nie oddaj im prochu. Ty! Do Rymu mówię. Zaraziłem się od niego, czy co? Generale, czy to znaczy... Regulamin służby fortyfikacyjnej. Więc to bohater! Słucham? Bohater! He? Geniusz ofiary. Bohater! Najświętszy syn ojczyzny! Możliwe. Falcze! Czy ją znasz? Czy była tu kiedy? Nie. Pierwszy raz ją widzę. Niech przyjdzie jutro. Słucham, panie. Pokornie łaski się dopraszam.
A cóż to? Zajazd, moja mości panno? Wiem, że nie powinnam, ale tak się bałam, że pan nie zechce przyjąć nieznajomej. Pan taki wielki, pan jest taki sławny. Niech pan wybaczy prostemu dziewczęciu, że tu wtargnęłam. Ha, przed panną widać nie ostoi się długo żadna fortalicja. Lecz panna rodaczka, witam więc serdecznie. Proszę nie myśleć, że mnie wychowana. Wiem, co nie przystoi. Jestem szlachcianką. Tatko mnie wychował. Mieliśmy dworek, choć mały, lecz śliczny. Dopiero ta wojna. Tatko musiał uchodzić. Kraj opuściliśmy. Więc walczył o wolność? On był oficerem i służył w ułanach. Ha! Kawalerzysta! To od razu widać. Choćby po córce. Krew kawalerejska. Panna mnie szarżą w mym domu zdobyła. Pan ze mnie żartuje. Gdzie tam, dalibóg? To jest szczera prawda. Więc tatko też tutaj, w naszym Babilonie? Teraz jest zarządcą książęcej stadniny. Koniuszym? Lecz u księcia. Koniuszy. Ten tytuł zawsze był wcale zaszczytny. Nie jesteśmy biedni. Jak na imię pannie? Zosia. Zosia. To imię. Jakże przypomina mi nasz kraj daleki. I jak mnie ono wzrusza. Co tam? Jakby nasze chabry Zosine oczęta. Niech mi pan pomoże. Co znowu? Nie trzeba. Och, tylko pan jeden. Niechże Zosia siada. Cóż to, rumieńcem moja Zosia pała? Całkiem dzięcielina. Mam narzeczonego. Nie dziwię się wcale, taka piękna panna. Lecz płakać tu czego? Nie wątpię, że jest młodzieńcem godnym tego szczęścia. O tak, to bohater. Co słyszę, więc winszuję pannie bohatera. Bohater, niestety. Jak to? Wać panna nie chce bohatera? O, chcę. Ja go kocham. A więc w czym zmartwienie? Jeśli narzeczony wsławił się w ojczyźnie, tym bardziej narzeczonej kochać go przystoi. Ale mój tatko go nie chce. Co słyszę? Żeby oficer nie chciał mieć zazięcia towarzysza broni, a przy tym bohatera? Ja w to nie uwierzę. Właśnie dlatego. Doprawdy, nie pojmuję. To są urojenia. To przez pana wszystko. Nie, tego już za wiele. Wytłumacz się jaśniej, moja miła panno, co mam z tym wspólnego. Jestem nieszczęśliwa. No dobrze, już dobrze. Żal mi ciebie szczerze. Ale posłuchaj, pierwszy raz cię widzę. Nie znam twego ojca ani narzeczonego. Zna pan. Bardzo dobrze. Nie. Pan wiersz napisał o mym narzeczonym. Wiersz, co go wysławił na całą ojczyznę. Jak jego imię? Porucznik Ordon. Porucznik Ordon? Przecież on nie żyje. A właśnie nieprawda. Zginął w powstaniu, śmiercią bohatera. Właśnie, że żyje. Jest mym narzeczonym. Ja sam byłem świadkiem. Stałem z generałem. Patrzyłem przez lunetę. Skoczył w dół, do lochów. Nawet pamiętam, rzekł do mnie generał, to bardzo dobrze, nie oddaj im prochów. Potem wysadził w powietrze redutę wraz z nieprzyjacielem i sobą samym. Zginął jak bohater na antyczną miarę. Panu się zdawało. Pamiętam jak dzisiaj. Lecz nie zginął wcale. Uszedł za granicę. Co panna mówi? A ja dałbym głowę... Tak, to bohater, ale całkiem żywy. Zaraz, chwileczkę. Niech się zastanowię. Czuję zamęt w głowie. Lecz ja wiersz napisałem. W tym nieszczęście całe. Wiersz sławny, wiersz znany.
Udał mi się całkiem nieźle. Tobie się nie podoba? O, wiersz znakomity. Już cały naród umie go na pamięć. No proszę. Tatko też wierszem zachwycał się pańskim. Kiedy nagle Ordon wrócił już po wojnie. Chudy, szczerniały, ale zdrów i cały. Tatko wpadł we wściekłość i nazwał go zdrajcą. Co? Ordon zdrajca? To jest jak bluźnierstwo. On, który życie swe złożył w ofierze, to jest nie złożył, ale prawie złożył. Jakby powiedzieć, mało brakowało. To znaczy, chciał złożyć. Cóż tak? O, tatko szlachetny. Już wszyscy wiedzieli, że Ordon zginął. To jest, tak mniemali, bo wierszem pańskim byli zbudowani. Wierszem, co dla narodu jest jakby modlitwą. Tatko patriota. Dla niego ojczyzna i honor żołnierski zawsze czci najwyższej godne i ofiary. Nie ma nic świętszego. Aż tu Ordon... Ajajaj. Niedobrze. Więc tatko powiada... O, tatko to niewinny. On jest dobry taki. Ja go bronić będę. Nie dam skrzywdzić tatki. Ostatnie grosze wysupłał z kieszeni i płacząc mi kupił przecudną żałobę. Całą z falbankami, na boku marszczoną. Taki był dumny ze swojej córeczki. Mógł patrzeć w oczy wyniośle i szczerze naszym sąsiadom. Wszyscy się schodzili, pocieszali tatkę, ale on w bólu był swym nieugięty, jak stal hartowana. Aż go podziwiali, że Spartanin taki, że wyżej stawia potrzebę ojczyzny niż szczęście córki. Aż tu Ordon wraca. A to traf dopiero. Ordon. Rzeczywiście. Trochę to nieładnie. Niech pan tak nie mówi. Jego także bronię. Ordon niewinny. Ja kocham Ordona. Wszędzie, gdzie dźwięczy nasza polska mowa, imię jego jest znane tylko, że on żyje. Do czasu, do czasu. Prędzej czy później wszyscy odejdziemy w otchłań wieczności. Lecz ja jestem młoda. Ja czekać nie mogę. Tak, tak. Młodość. Krew jak wrzątek kipi. To pan jest winien! Ależ... Kto pana prosił, żeby wierszyk pisać? Uspokój się, dziecko! Czemu pan się wtrącał? Wyższe racje stanu. Wszystko będzie dobrze. To przez pana wszystko! Ciszej, Zosiu, ciszej! Co ja teraz spocznę? O, ja nieszczęśliwa. Chcesz? Pomówię z tatką. A jeśli się zgodzi? Jak to? Nie pojmuję. A jeśli się zgodzi na to małżeństwo? Jeśli Ordonowi będę poślubiona? Przecież tego pragniesz. Pragnę. Nade wszystko. No to o co chodzi? Więc pan odmawia? O Boże! Mój Boże! Czego odmawiam, kobieto? Kobieto! Pan nie powinien! Mam mówić z tatką? Tak. Tak? Nie. Ja nic nie rozumiem. Pan taki mądry, a taki niedomyślny. Niechże się panna jaśniej wytłumaczy. Kiedy się wstydzę? Masz sobie. Cóż w tym dziwnego, że się wstydzą panny? Bym powiedziała, ale pan mężczyzna i w dodatku obcy. Ja nie mam tajemnic przed moim narodem. I naród przede mną nie powinien skrywać żadnych tajemnic. Przed mą poezją, jak przed konfesjonałem. Przyklęknij, dziecko, i ulżyj strapieniu. Więc o co idzie? Idzie... o me dziecię. Cóż to ja słyszę? Nie, ja nie potępiam. Jestem pobłażliwy. Sam jestem matką. Macierzą idei. Poezja jest tylko kolebką myśli, które wpierw zrodzone.
Lecz już? Taka młoda? Proszę moje cnoty tutaj nie szargać, nawet poetycko. Idzie o me dziecię, jeszcze niezrodzone. Lecz jeśli Bóg pobłogosławi mój związek z Ordonem, jeśli nas obdarzy dzieciątek gromadką, ach, jaki wstyd wtedy, ach, biedne dzieciątka. A to dlaczego? Gdy związek legalny, gdy kapłan was złączy powagą kościoła. Lecz wiesz, ten wiersz pański? Przecież według wiersza Ordona nie ma, być go nie powinno, ani jego dzieci. Jeśli kto w powietrze wysadził się kiedy, jeśli członki jego rozsiane na polu, to jakże potem? Ach, niech pan uszczędzi mój wstyd dziewiczy. Czy mam mówić dalej? Przecież mógł spłodzić dzieci przed eksplozją. Panie! Pardon, rzeczywiście. Teraz pan widzi moje położenie, bo nawet jeśli tatkę uda się przebłagać, na tym nie koniec mojego strapienia. Prawdziwy dylemat. Gdyby pan zechciał to pomóc dziewczynie... Co mogę zrobić? Pan wielki, pan sławny, ach, pan wszystko może. Nie, jam śmiertelny. Potęgą geniusza może pan naprawić wyrządzoną krzywdę. Pan zabił Ordona, pan go może wskrzesić. Moja moc nie sięga za groby. Niestety. Niech pan ten wierszyk napisze na nowo. Nie, to niemożliwe. Pan królem poezji, władcą świata ducha. Co pan rozkaże, duch wykonać musi. Nie, tylko nie to. Niech pan napisze, czy ja wiem, na przykład, że Ordon chciał zginąć, miał ten szczery zamiar, ale wróg przebrzydły mu nie pozwolił i zmusił go siłą, żeby nie zginął, bijąc go okrutnie. Nonsens! O, ja wiem dobrze. Jestem tylko prostą, zwyczajną szlachcianką z niewieścim umysłem. Ale pan w natchnieniu geniusza na pewno znajdzie jakieś rozwiązanie. Pan jest taki zdolny. Wiersz już wydany. Już miałem recenzję. Bardzo przychylne zresztą. Notabene, wiersz rzeczywiście udał się nie zgorzej. No cóż, mniejsza o to, ale inne racje. Ja tak proszę ładnie. Pan generał ze sztabem. Czy nie przeszkadzamy? Ach, proszę, proszę! Co za goście, mili. A, i pan major, jaka niespodzianka. Co widzę, i pan tutaj. Witamy, witamy. Myślałem, że zechce pan zobaczyć moich druhów z armii. Oni tak samo jak my, na wygnaniu. Już dawno pragnę im przedłożyć mistrzowi swoje wyrazy czci i poważania. Rad, rad jestem wielce. Panowie pozwolą, że ich tu przedstawię. Panna Zosia, córką także kombatanta. Więc naszego brata, jakby brata nic. Z którego pułku? Równieński, Ułanów. A więc my znajomki. Znałem ojca pani, znałem Anię Chrypi. Dzielny był oficer. I dziwota, że jesteś tak dzielny i urodzony. Pan raczy żartować z biednego dziewczęcia. Podajcie wina, tytoń i cybuchy. Pani wybaczy, niewinna rozrywka wojskowych wielusów. Dla pani limoniady. No, generale, ileż to minęło, kiedy to razem z działowitni szczytu... Tak, tak, mijają lata. I nie warto liczyć, klęska zawsze żyła. Czas się zatrzymał. Pamiętamy ciągle tę ostatnią jesień ze wszystkich jesieni. Dla mnie dotąd z drzewo padają ciągle tylko tamte liście. Dobrze powiedziane. Siądźmy, przyjaciele. Co było, nie wróci. Patrzmy lepiej w przyszłość. Drodzy przyjaciele,
Znów jesteśmy razem. Jak z jednej krainy uchodzące ptaki razem się zbierają na obczyzny łąkach. Sejmują, rozważają, radzą o powrocie. I choć wiedzą, że jeszcze nie pora, że w kraju zima, kraj w okowach loru. Zdrowie! Ależ majorze! Zaraz, o czym to ja mówiłem? Kraj w okowach lodu. Zresztą nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Mam dla was dzisiaj nowinę, panowie. Nowinę dziwną, przyznaję, niezwykłą. Słuchamy, słuchamy. Oto dziś właśnie całkiem niespodzianie. Ta wieść nie doszła z największą pewnością, choć uwierzyć trudno. Porucznik Ordon nie zginął, lecz żyje. Co? Ordon żyje? Jako i my żyjemy. To być nie może! Lecz tam jest w istocie. To niesłychane! Panowie, słyszycie? Zdrowie Ordona! Co panowie na to? Gdzie on jest? Na Boga! Udało się, chłopcu! Dawajcie tu słowa. Ja zawsze w głębi duszy miałem tę nadzieję, że chłopak nie zginął. Dolika! Porucznik? Będzie kapitanem! Lecz po rozpatrzeniu tej sprawy dokładnym. Co tu rozpatrywać? Dla regulaminu. Nalejcie, panowie. Nalejcie, bo tę wieść uczcić warto. A teraz, mistrzu, słuchamy mistrza od początku. A więc jak to było? Czy pani pozwoli? Ach, nie stawiam przeszkód. Już wszyscy wiedzą. Rzecz nie do ukrycia. Może panowie znajdą jakąś radę? A więc przedstawiam panom narzeczoną porucznika Ordona. To pani? Ale chłop ma szczęście, serdecznie mi czuję. Ja także, ja z serca. Viva Ordonostwo! Ja panom dziękuję. Lecz jakiej to rady panna potrzebuje? Czy się przesłyszałem? Dobrze, że panowie są tutaj w komplecie. Najlepsze to konsylium. Chodzi o Ordona. Żeby panna sama nie wiedziała, jaką miłosną strategię wybrać? Wyprości żołnierze, serduszko jak cesarz, od sztabu mądrzejszy. Puszczaj mnie, bachołku! Mój pan nie przyjmuje! Puszczaj, że mówię! Pan ma swoich gości! A to wyśmienicie! Lepiej być nie może! Niechże ich zobaczę! A to rozbójcy! Więc tu jesteś! Wszystko wytłumaczę! Nie tłumaczę mi wszystko! Jeszcze mi trzeba znaleźć gospodarza! Jam jest! Policzymy się, Snarcze! O, za pozwoleniem! Tylko nie starczę. I młodsi siwieją. Porucznik Ordon! Jest! Grew! Pasoś! Do szeregu! Tak jest, Grew! Co to ma znaczyć? Porucznik Ordon melduje się karnie. Spocznij! Czyś oszalał, chłopcze? Ja nie wiedziałem. Czy wiesz, przed kim stoisz? Przed mym generałem. Poznajesz? Pan major! Panowie! Czy wiesz, w czyim domu? Ja o to nie stoję! Milczeć! Obraziłeś mistrza. On? Mistrz. O Boże. Poznaję. Dobrze, już nie trzeba. Boże, nie wiedziałem. To pan napisał... Tył zwrot? Czy... Mogę usiąść? Jest mi trochę słabo. Nalejcie mu wina! Młodzieniec osłał. Ordonio, czy mnie słyszysz? Bardzo jest zburzony. Niedobrze! Oj, niedobrze! Dziękuję. Nie wstawaj mi, chłopcze. Wypij do dna. A potem opowiesz nam wszystko po kolei. Już mi lepiej. Siadaj, panowie.
No więc cóż, mój Ordonie, sądzę, że nie poskąpisz nam teraz wyjaśnień, a winien jesteś ich sporo. Chyba nie zaprzeczysz. Powiedz coś, Ordonie, niech nie uważają cię za gwałtownika. Ależ nie, skąd znowu? Nie żywię urazy. O, przepraszam, mistrzu. Nie puścimy płazem tego wybryku bez wytłumaczenia. Ordo bohater, za to należy się cześć całkiem osobna. Ale osobno należy rozpatrzeć postępek, którego świadkami byliśmy przed chwilą. Ordon oficer i tego wymaga honor oficerski całego korpusu. Rzecz to między nami. Nieprawda, panowie? Na to są kodeksy. Ja tam tego... Prawda, bez wątpienia, bezwzględnie. Bezwzględnie. Ach, czemuś to zrobił? Ja z tobą porozmawiam, gdy będziemy sami. Słusznie! Słuchamy cię, Ordonie. Więc jestem przed sądem. Ależ nie, skądże znowu? Bynajmniej. Nie bierz sobie tak tego bardzo do głowy. Dobrze. Niech będzie. Nie przejmuj się, brat. Lecz ja chcę sądu. Co znowu? Ordonie! Ja. Dajmy temu pokój. Niech to będzie prawdziwy trybunał wojskowy. Według wszelkich prawideł. Coś ty, poczniku. Ja tego żądam. Ma prawo. Oszalał. Co za głupstwa. Lepiej się zastanów. Są takie to nie żarty. Niech będę sądzony. Pod jednym warunkiem. Co? Warunek jaki? Powiem później. On coś ukrywa. Coś go gryzie. Głowa rozpalona. On nie wie, co mówi. Tej babskiej troski mam powyżej uszu. Poczekaj. Nie myśl, że ci minie udział w tej rozprawie. Zrób rachunek sumienia. O, ważna, lecz jakże nieważka jest to. Panie, tak nie można. Szacunek dla damy. Co się pan wtrąca? Wow, to przepraszam. No więc cóż, panowie. Według mnie trzeba. Ależ to szaleństwo. On ma gorączkę. Puśćmy w zapomnienie ten przykry wypadek. Mistrz mnie lekceważy? Chce mnie pominąć. Jak gdybym był dzieckiem albo wariatem? To jest obraza! Masz tobie! Ciszej! Panowie! Widzę, że nie obejdzie się bez trybunału. Kto przewodniczący? Pan oczywiście. Tak każą przepisy. Z wieku i urzędu. Z wieku i urzędu? Dobre określenie. Przyjmuję. Kto prokuratorem? Ja! To jest oczywiście za zgodą panu. Więc panu przypada rola obrońcy. Kiedy ja... Dobrze. Niech będzie. Wachmistrzu! Będziecie woźnym. Przygotujcie salę. Thank you.
Co u licha? Wciąż weimarskie wpływy. Zaczynamy! A więc o co poszło? Może niech lepiej pan zreferuje. Porucznik Gordon! Nazwisko i zawód? Ależ dajmy pokój, bez tej procedury. Jak pan sobie życzy? Akt oskarżenia. Dnia tego i tego. Czy mam stawić datę? Porucznik Orban, chociaż nie na służbie, lecz jako bohater, podwójnie zobowiązany do przestrzegania godności i czci oficera, wtargnął przemocą do zacnego domu naszego mistrza, którego naród jak jeden mąż wielbi i widzi w nim swego duchowego wodza. Będąc już we wnętrzu, chwycił go za fontaś... Czy mogę słowo? Proszę. Zamiast za fontaś, lepiej jest za fular. Chwycił go za fular i nazwał go starcem. Co dalej? Już koniec. Nic więcej? I dał do zrozumienia, czy się z nim policzy. Oraz nie oddał honorów wojskowych swym przełożonym, którzy starsi rangą... Wystarczy. Co porucznik na to? To wszystko prawda. Lecz jakie motywy? Wysoki sądzie, czy mogłem inaczej? Jesteśmy posłowie, ja z mą narzeczoną. Mieliśmy się pobrać, ale ona zwleka. Popadłem w szaleństwo. Jak to, myślę sobie? Z jakiej to przyczyny i jakim prawem? Skończyła się wojna. Gdzie jest szczęście moje? Gdzie moja nagroda? Minęło rozstanie, a ciągle trwa rozłąka. O, ja wiem dlaczego. Przyczynę poznałem aż nadto dobrze. Lecz ja zakochany. Przyczyna nadludzka, a więc zazdrość mimo woli kazała mi tropić za przyczyną bardziej dostępną memu rozumieniu. Może. Może ma kochanka. I dzisiaj właśnie, bardzo podejrzanie, od spotkania ze mną wręcz się wymówiła. Mam migrenę, mówi. Lepiej odejdź dzisiaj. Ja w domu zostanę. Udałem, że wierzę. Lecz się zaczaiłem w ukryciu za domem. Ledwo się ukryłem, a Zosia, co migrenę ponoć miała wielką, wychodzi z domu, pilnie się rozgląda i szybkim krokiem oddala się. Dokąd? Ha, właśnie. Może na spotkanie z moim rywalem. Ciągle niewidoczny podążyłem za nią. Aż tutaj weszła. Zostałem za bramą z całym piekłem w duszy. Miały minuty, aż nie wytrzymałem rozpaczy i wściekłości. Wpadam na pokoje, nie pytając, kto mieszka. Widzę Zosia, przez oczy jego. Krew do głowy bije, aż kiedy panowie... Resztę zapomniałem. A więc o to chodzi. Byliśmy tu wszyscy. Jako świadkowie, chociaż nie zupełnie. Myśmy przyszli później. To jest bez znaczenia. Jak mogłeś? A co? Nie tak było? Ty mnie posądzasz? No, nie, ale przecież... Już bym śmierć wolała, niż podejrzenia. Przebacz mi, przebacz. Ha, nie przypuszczałem, że mogę jeszcze taką zazdrość się zbudzić. A to romantyczność. Nasza stara szkoła. Proszę o spokój! Ależ młodzieńcze, ja nad grobem stoję. Chcesz ujrzeć na migdałki? Wybaczcie mu, panowie. On zrobił to z miłości. Głos ma obrońca!
chwili. Poniekąd. Kiedy Europa... Proszę do rzeczy. Ja muszę od początku. Więc. W chwili. Poniekąd. Kiedy Europa... Więc mogę od razu? Właśnie o to chodzi. On jest... Niewin! Weto! Protestuje! Gdzie honor oficerski? Czy tak się rozstrzygało w naszym korpusie honorowe sprawy? To godne lokajstwa! Najpierw szpiegowanie, potem ordynarne szarpanie za odzież, jakieś pogróżki, jakby na jarmarku! A gdzie byli sekundanci? Gdzie był portparol? Gdzie była wymiana biletów? Gdzie był wybór broni? Gdzie było dobre imię całego korpusu? Domagam się kary! Strzelaj, ty łozacie! Wasza wysokość! Teraz ja powiem, czemu chciałem sądu. Mnie życie niepotrzebne. Bo dawno nie żyję. Wy tu o honorze, o szpadę lansana. Czy nikt nie widzi, że sądzicie trupa? Ładny trybunał, co sądzi ofiarę za to, że w grobie leży w rękawiczkach nie pierwszej białości. Miast sądzić mordercę, niech odpowiada ten, kto mnie zabił. On siedzi przed wami. Wielkim jest mistrzem. Cały naród wielbi poetycką sztukę i wielkiego ducha mego skrytobójcy. Kto dba o uczucia jakiegoś upiora? Niech się nie wałęsa, nie dzwoni w łańcuchy, niechaj nie psuje narodowej fety. Jego oskarżam. Nie myślcie, że oddalam słowa oskarżenia. Rozważmy pospołu tę bolesną sprawę. Ja wiersz napisałem, przyznaję, ale w dobrej wierze. Kto mi teraz zwróci moje dobre imię? Jestem bohaterem, lecz jako umarły. Naród mnie wielbi, ale nie żywego. Czy ten, kto nie żyje, może pojąć żonę? To on jest winien, że się tu znalazłem, nękany zazdrością o mą narzeczoną, co żoną być powinna. Jako prezes sądu ogłaszam tu zgromadzonym, że sprawa zostanie z trzech stron rozpatrzona. Niech nikt nie wychodzi. Zaciągnijcie warty. Uwaga, sędziowie, przewód jest otwarty. Niech mistrz głos zabierze. Stałem na działu bitni razem z generałem. Pan generał pamięta. I wszystko widziałem. Jak wróg szedł do szturmu, jak zdobył ledwę. A potem, kiedy porucznik z zapalonym lądem wskoczył do kazamat, byłem pewien, myślałem, huknęło tak silnie. Zwyczajnie. Wybuch prochu wrzeszczą nie jest cicha. Lecz żeby tak głośno? O, jak na wojnie. Jednakże... Nic nie przyzwyczajony. Co na to porucznik? Podpaliłem ląty, zebrałem ludzi. Nie było ich wielu. Lot krótki. Obliczony. Jak mnie nauczono podczas przeszkolenia. Lecz przecież pan ryzykował, że straci pan życie. To było w bitwie. Co dalej? Według instrukcji, transzerią z plutonem, liczyłem w myśli. Kiedy było trzeba, zalegliśmy dołem pod wybraną skarpą. Kąt był odpowiedni, a stropy cieńsze niż liboczne. Ale były straty. Górą się zwaliło to, co wyleciało.
Melduję, że na to nie miałem już rady. W porządku, Ordo. Na to rady nie ma. Ja też się potłukłem, jak wtedy błysnęło. Pamięta pan generał? Stoczyłem się z wału. O, są jeszcze ślady. Pani pozwoli. Zaraz. Gdzie to było? Już się zagoiło. Lecz się skaleczyłem. Sąd zatem orzeka, że porucznik Ordo spełni wzorowo swoje obowiązki. Czy ja temu przeczę? Zaś znany wiersz mistrza jest z punktu wojskowego, jakby to powiedzieć... Zujszego! Majorze! A co? Nie? A czym ja wojskowy? Ja jestem poetą. Lecz że Ordo zginął, to trochę za ostro. Jak wiersz miałem zakończyć według generała? Chwilowo zaginiony. A to dobre sobie. Czy ja piszę flaszki, czy ojczyzny epos? Lepiej pisać prawdę. Prawda. Słuchajcie, panowie, i wierzcie mi na słowo, bo ja na słowach znam się doskonale, jak wy na armatach. Mój wiersz prawdę mówi, nie wasze raporty, bo ja raport piszę nie dla archiwów kancelarii pułku, lecz dla historii. Mogło się zdarzyć, że porucznik Ordon uszedłby z życiem spod ognia Kartaży, lecz się nie ocalił od wyższych przeznaczeń. On był bohaterem i naród wymaga, by nim był do końca. Czy chcecie dowodu? Więc niech się powołam na Ordona słowa, na jego cierpienia, na owe wyrzuty, co go spotykają, że jest wśród żyjących. To nie ja, panowie, naród pobudziłem, by życie zachowane jemu wypominał. Jam tylko w wierszu ujął narodu żądanie. Naród chce ofiary, bo taka ofiara wyraża prawdę całego narodu. Lecz ja chcę się żenić. No tak, ciężka sprawa. Jeśli mnie nawet pogrzeba Ordona, to dla ojczyzny. Choć nad tym boleję, nie mogłem wstrzymać ciosu przeznaczenia, co raczej mnie dosięga, niżli moją ofiarę. Jak w antycznej tragedii. Bo zważcie, panowie, moje powołanie wymogło na mnie, bym został grabarzem. Przecież bym wolał widzieć wokół twarze szczęśliwe Ordona, jego dzieci, jego ślubnej żony. Niechby im śpiewały na Tedeum dzwony milsze mi niż rekwiem, radosne wiwaty. Lecz moja służba twarda nie da się uprosić. I choćbym wolał ja wiwaty wznosić, ona mi każe pogrzebać za życia pana młodego. Wszystko dla narodu. Ja płaczę, lecz grzebię. Wy o tym nie wiecie, ale wiedzą w niebie. No mistrzu, nie trzeba się tak przyjmować. My też dla idei. Nie żyję! Co jest? Niech nie żyje! Wszystko mi się poliło. Szlusuj! Broń do nogi! Niech cios na mnie spada. Niech mi będzie dana męczeństwa korona. Ja wszystko ścierpię. Zęby mnie bolą. Ordonie, przeproś mistrza. Ja? Za co? Nie widzisz, jak cierpi? No dosyć już, mistrzu. Tu są sami swoi. Niech się mistrz uśmiechnie, chociaż odrobinkę. Niech się mistrz osuśnie. Jesteś bez serca. Dziękuję wam, panowie,
że w tej ciężkiej chwili jesteście przy mnie. I ja jestem z wami. Jak przed wojną! Jak przed wojną! Przebaczmy sobie, bracie. My, wygnańcze syny jednej matki, jedliśmy w ofierze na jednym ołtarzu. Nad nami historia, szumiąc skrzydłami drapieżcy z okoła przestworze przybuje. Trzeba jej ofiary. Bądźmyż jej zajączki i jej sokolnicy. Co z moim orzeńkiem? Ależ oparty, nie widzisz, że obchodzimy narodowe święto? Żałobę ogólną! No cóż, mój chłopcze, ożenić się możesz, nikt ci nie zabrania. Byle nie ze mną! Oświadczaj się żywo i skończmy z tym wreszcie. Co tu dużo gadać? Należy ci się! No, chłopcze. Proszę cię o rękę. Po raz ostatni. Wiwat państwo Łodzi! Kiedy już tak wszyscy na ołtarzu ojczyzny składają ofiary... Amen! Rozkaz! To i ja bym chciała. Chcesz? Mów! Nie mogę. Nie możesz? Dlaczego? Ojczyzna. Co to ma wspólnego? Myślałam, że może. Lecz gdy usłyszałam, że masz być ofiarą, teraz rozumiem. Jako patriotce nie wolno mi popsuć, przeszkadzać w ofierze, którą masz złożyć. Ja także, bo jak wszyscy, nawet mistrz się złożył. Mnie już inaczej chyba nie wypada. Więc mnie nie kochasz? Ach, kocham cię szczerze. Szczególż inaczej byłaby ofiara, jeśli nie z miłości? To... ostatnie słowo? Ostatnie. Ujrzymy się na nowo już na tamtym świecie. Żegnaj. Cieszcie się, panowie. To sama wzniosła. Teraz nikt nie powie, że niskie tu grały instynkta. Mam zaszczyt pożegnać. Ja mnie dość radny. Poczekaj, nie odchodź, przecież zostać możesz. Posiedzieć z nami, tak jak z przyjaciółmi. To jakie szaleństwo. Biegnijcie za nim. Niech się znajdzie rada. Nie pozwólcie mu odejść. Rada? Jaka rada? Czy ja wiem? Może niech da słowo, że przy pierwszej okazji wysadzi się w powietrze na nowo. Tylko, że dokładniej. Za późno. Siadajmy, panowie, i zważmy u siebie, że wygramy na ziemi, gdy wygramy w niebie. Kiedy ich złapali? Przedwczoraj jeszcze siedzą razem. Śledztwo było? Nie jeszcze. Śledczy ma być specjalny od tego wydziału. Teraz taki śledczy to ma pół roboty. Co pan powie na to? Tego dawniej nie było za moich czasów. Za moich czasów również. Jak się zachowują? Niech pan posłucha. Oni? Oni tak mogą całymi dniami, żeby tak. Kółeczkę i przyleciał ptaszek. Idźmy. Pan redaktor ma dzieci? Ma. Sam raz w takim wieku. Ja też. A co? Nic. Jakby trzeba było jakieś paczki ekstra albo co, to pan redaktor dobrał.
Fajnie. Ja także. Koniec śpiewu! Dzień dobry, kochana młodzieży! Dzień dobry! Dzień dobry! Pozwoli pan, że się przedstawię. Czywski. Bygielski. Kolosalne nieporozumienie, proszę pana. Proszę sobie wyobrazić. Właśnie rozmawiałem z korepetytorem fortepianu, kiedy nagle... Cóż za okoliczności? Chwileczkę, włączymy nagrywanie. To pan nie jest śledczy? Jestem publicystą od spraw młodzieży. To ja już idę, niech pan redaktor zadzwoni, jakby było trzeba. Tak, tak. Dziękuję. Niech pan Jaka stanie karabina w szybie, czekaj dalej, zawsze ja wierny poddany pracować. Będę na cara, mina w krusze, skując złotem, pomyślę, a mina to jest. Na miłość boską! Kim pan jest? Tragiczne pokolenie. Stura! Ile pan ma lat? Dawniej też bywały tragiczne pokolenia. I pan z nimi? Tutaj? Przecież ja mógłbym być pańskim prawnukiem. Moim prawnukiem? Albo praprawnukiem? A wykluczone. Dlaczego? To długa historia. Wszystko jedno. W każdym razie w pańskim wieku siedzę za chuligaństwo? A za co według pana powinno się siedzieć? Jak to? Jak to za co? Sam nie wiem, czepia się. Przepraszam, uniosłem się. Jestem dziennikarzem. A, dziennikarz! Ściślej mówiąc, jestem publicystą, ale zdążyłem już zauważyć, że słowo publicysta wywiera tutaj niekorzystne wrażenie. Nie mi pan zsyła! O nie! To znowu przesada! Pracuję dla uczciwych, opiniotwórczych mediów. Tylko polski kapitał! Czekałem na pana. Jest mi pan potrzebny. Jakie szczęście, że pan przyszedł nareszcie! Czym mogę służyć? Przede wszystkim musi się pan dowiedzieć, kim jestem. O wiele panu wyjaśnię. Niczego więc nie pragnę. Porucznik Ordon! Bardzo mi przyjemnie. Jak to? Pan nie reaguje? Porucznik? Oczywiście. Emerytowany? Nie o to chodzi! Ordon! Rozumie pan? Ordon! Tak jest. Oczywiście. Bardzo dobre nazwisko. Jak się pan miewa? Czy to nazwisko nic panu nie mówi? Nazwisko poniekąd historyczne. Znane również z literatury. No już lepiej. Pan może potomek? Nie żaden potomek! To ja sam! Porucznik Ordo! A to doprawdy. Ma pan poczucie humoru. Ja nie żartuję! Pani nie wierzy! Wysadził się bohatersko w powietrze, w obronę ojczyzny, prawie 200 lat temu! Owszem! Wysadziłem się, ale nie zginąłem! Rzeczywiście. Przypominam sobie, że podobno pan wróci. To jest porucznik Ordon. Nie zginął. Wbrew poetyckiej legendzie. Daję panu słowo honoru, że nie! Dobrze. Ale w takim razie ile pan ma lat? A, będzie, że 220. No proszę. To niemożliwe. Dlaczego? Jeżeli ktoś ma odpowiednie zdrowie. Czytał pan w gazecie, że na Kaukazie żyją po 150 dłużej? Ostatnio umarł niejaki Mohamed Bardem. 163 lata jak łoprzył. I co pan na to? Gazet pan nie czyta? Ja zasadniczo pracuję w tygodniku. Mogą na Kaukazie, mogę i ja. Dobrze. Przyjmijmy, że jest to w granicach ludzkich możliwości. W takim razie co pan robi?
Gdzie się pan podziewał przez tyle lat? Przez całe wieki! Pan wie, jak ten czas leci. Niemniej to właśnie wydaje mi się niemożliwe. Bo jeżeli rzeczywiście jest pan tym porucznikiem Ordonem, za którego się pan podaje, to dlaczego nie został pan prezesem Związku Weteranów? Albo czegoś w tym rodzaju? Co? Dlaczego nikt o panu nie wie? Ha! Z pańską przeszłością? Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, jakie by pan mógł mieć życie? To zależy, kiedy. Pan zapomniał, jak ja długo żyję. No, choćby dzisiaj. Ja mam kompleks. No to co? Panu by przysługiwała klinika rządowa. Zrobiliby panu psychoanalizę za darmo. Pan ma na myśli Freuda? Jego jeszcze na świecie nie było, jak ja już żem miał kompleks. Niech pan spojrzy. Kobieta. Kochałem ją. Umarła, kiedy byłem jeszcze przed 50. Dowiedziałem się o jej zgonie przypadkowo, bo rozstaliśmy się chyba ze 30 lat przedtem. Opuściła mnie. Nigdy już żem potem jej nie widział. Bardzo mi przykro. I nigdy się nie ożeniłem. Teraz pan rozumie, dlaczego nie może być pan moim prawnukiem, ani moim praprawnukiem. To bardzo smutna historia. Jednak, czy to wystarczający powód, żeby się ukrywać przed społeczeństwem? Włóczyć się wieczorami po ciemnych ulicach i parkach i bić bezbronnych przechodniów? Weźmy przykład naszego wielkiego poety. Tego, co napisał wiersz o pańskim bohaterskim czynie. Jego też młodością puściła ukochana kobieta. A czy on został chuliganem? Nie. On zaczął pisać przepiękne wiersze i został narodowym poetą. I co pan na to? Wstydziłby się pan teraz. Znowu on! Przeklęty cieniu! Czy nigdy nie uwolnisz od ciebie? Co panu? Nic, nic. Myślę, że panu słabo. Już mi przeszło. Wróćmy do tematu. Pan jeszcze nie wie wszystkiego. Tutaj nie chodzi tylko o kobietę. Ja mam nie tylko kompleks. Ja jestem zafrustrowany! Pan wybaczy, ale w pańskim wieku nie ma już miejsca na frustrację. Nie wierzę! Ale ja jestem zafrustrowany nie od dzisiaj, ale od jakichś 200 lat. Czy pan nie wie, że ja też byłem kiedyś młody? Wszystko zaczęło się od tyle duty. Przecież. Ale weze mnie! Rzeczywiście. Aha, widzi pan. Zosia mnie nie chciała, bo nie wysadziłem się razem z tą kupą ziemi. Dzisiejsze kobiety mają inny pogląd na te sprawy. O dzisiejszych kobietach nie umiem nic powiedzieć od jakichś 100 lat. Ale o epokach mogę się założyć, że wiem więcej od pana. Zresztą Zosi już nie ma. Pan świć nad jej duszą. Zosi już nie ma, ale społeczeństwo zostało. O, bo przede wszystkim chodzi o społeczeństwo. Panu łatwo się dziwić, że chodzę po ciemnych parkach i chuliganie. A co by pan zrobił na moim miejscu? Ileż to razy zmieniały się opinie. Zaczęło się od tego, że chwalono mnie za to wysadzanie się w powietrze. Do tego stopnia, że kiedy wysadzanie się okazało tylko częściowe, miałem z tego powodu poważne kłopoty. Pogarda kobiety, rozstanie, wstyd. Pogodziłem się z tym po latach. Aż tu patrzę, opinia się zmienia. Zapanowały poglądy, że wysadzanie się to szaleństwo, a nawet potrzebne i dla zdrowia jednostki wysadzanej i dla całego społeczeństwa. Dobra nasza, myślę sobie. Nadszedł mój czas. Odzywam się do tych binokla i mówię tak, a tak. Wcale się wtedy nie wysadziłem zupełnie jak to opisano. Proszę o rewizję sprawy. Jak to powiadają? Wysadził się pan czy nie? Owszem, odpowiadam. Ale tylko o tyle, o ile to było potrzebne. Wysadziłem tą redutę, jak się patrzy, ale żyje. A oni na to,
Nie mniej wysadził się pan. Wysadzanie się było faktem, a my jesteśmy przeciwko wysadzaniu się w ogóle! I znowu ataki w prasie, szykany, nieprzyjemności, wstyd. I znowu nie minęło kilka dziesiątków lat, aż tutaj powtórzyła się historia od samego początku. Znowu mnie zapytali, jakim prawem ja żyję, jeżeli to prawda z tą redutą. A ja już nie wchodziłem w żadne dyskusje, bo wiedziałem, czym to pachnie. Znowu zszedłem w podziemie, bo, proszę pana, kiedyś to nawet młodzież uczyli w szkołach, że wysadzanie się zwłaszcza w takich okolicznościach, jak ja to zrobiłem, to najgorsza hańba, a nawet zdrada narodu, znaczy się ludu. Ujawniam się, ale tym razem chytrze. Ja w ogóle się nie wysadziłem, zupełnie powiadam. O żadnej reducie nic nie wiem, a w dodatku żyję. A oni, coś ty bracie kręcisz. Jeżeli powiadasz, żeś nic nie wysadził, to znaczy, że może być akurat odwrotnie. Inaczej byś się nie zgłaszał. Zamkniemy cię do sprawdzenia. Bystrzy oni byli. Trzeba im to przyznać. I byliby mnie rzeczywiście zamknęli, gdyby się w ogóle nie zmieniło. A ja przystałem do chuliganów, bo już byłem zafrustrowany. I tak jakoś leci. Kastet, browara łykniem, lufkę się przypali, spyda sobie rąbnie. Ból mojej duszy się leczy. To bardzo wzruszająca historia. Tylko wie pan co? To wszystko na nic. Ja panu nie wierzę. Jak to? Pan nie wierzy, że tak było? Pan se sprawdzi w podręczniku od historii. Owszem, w to nie wątpię. Ja po prostu nie wierzę, że jest pan tym porucznikiem Ordonem. Uprzedzałem pana. Dobrze. Czy pan chce, żebym pana przekonał? Nie widzę sposobu. A jeśli przedstawisz świadka? Czy chce pan mi przez to powiedzieć, że przedstawił pan kogoś w pana wieku? Myśli pan, że łatwiej uwierzy w dwóch dwustuletnich dziadku niż w jednego? Nie, on nie jest moim rówieśnikiem. On jest nawet trochę starszy ode mnie. Nie widzę tu nikogo powyżej 20 lat. On tu przyjdzie. Tu? Do więzienia? Są wezwania. Są sposoby. Nonsens. Wezmę go. Ale kiedy on się pojawi, nie będzie pan mógł zaprzeczyć jego świadectwu. A to niby dlaczego? Sam pan zobaczy. Chciałbym to widzieć. Zamknijcie drzwi od kaplicy! Żadne lampy, żadne świecy! Zamknijcie drzwi na kłódki, znawca w środku kocioł wódki! Drzwi już zamknięte, ale nie ma wódki! Nie, księżyca światłość blada, szczelinami tu nie wpada! Nie wpada! Zwariował! Hej ty, co z ciężkim duchem jesteś do tego padołu przykuty! Słów twoich własnych z ciałem i duszą pospołu! Choć ciało śmierć woła, z filologicznych katuszy żywot się wygrzeć nie zdoła! Gdy cierpisz karę tak srogą, ludzie też robią co mogą. Choć już dość zamętu mamy, wzywamy cię, zaklinamy. Skąd ja tu sam? Powiedz, czy ci czego braknie? Czy on pragnie, czego pragnie? Hej, księgi moje, diablice! O, wy przeklęte żarłoki, opuśćcie mnie, choć na chwilę. Odstąpcie, choć na dwa kroki! Dosyć! Ja już nie chcę! Wszelki duch, jakaś potwora, widzi tego upiora? Dzieci, nie znacie mnie? Dzieci! Ktoś nam znany! Poznaję! Jam wasz klasyk, moje dzieci. Przypomnijcie tylko sobie, jak i dawniej w waszej dobie ledwo czytać, gdy zaczniecie, już wam każą umieć w szkole moje księgi, myśl z nich łuskać. Czemu? Co nas spotyka?
Widzicie tego klasyka? Ach, zbyt ciężka ręka boska. Za to, że każde pachole musi się dzisiaj wypluskać w idei moich odmęcie, okropne cierpię męczarnie. Bo taki jest nieba rozkaz. Nie zdawać litości, panie! Nie lubisz literatury? A pomnisz, jak raz w jesieni miałem wypracowanie o tym, jakich odcieni użyłeś w opisach przyrody? Nie zdawać litości, panie! Nie lubisz literatury? A pomnisz, gdy prawie dzieckiem na pamięć musiał mieć te pieśni filareckie? Nie zdałeś litości, panie! Nie lubisz literatury? A pomnisz, gdy wrócił żywy z mej wysadzonej reduty? Gdyż mówił, że nieprawdziwy, bo wierszem zgonił smuty! Oldon! Ja ten sam! Czy teraz panu wierzy? Wystarczy! Po coś mnie wzywał, poruczniku? Żebyś zaświadczył! Kiedyś o mojej śmierci mówiłeś kłamliwie. Teraz twojego ducha ja biorę na świadka, że jeszcze jest żywy. Masz więc swoją zemstę. Nie idzie o zemstę. Ja mam inne cele. Więc czemu nie wysłałeś ducha generała? On by tak samo zaświadczył, lub lepiej. Lecz twoje świadectwo ma podwójną wagę. Przez zgon na sławę twojego imienia. Więc mam przy dzieciach zaprzeczać sam sobie? Głośno poświadczając, żeś wtedy nie zginął? Kłam zadawać wierszom, które zna na pamięć zebrana tu młodzież? Gdzie twoje sumienie? Gdzie wzgląd wychowawczy? Mógłbyś to załatwić, choć nie przy młodzieży. Jedna jest prawda! Lecz nie historyczna. Tobie łatwo mówić. Idę już! Idę! Masz tobie... Patrzcie, patrzcie, jaki licer! W gębie nerwi błyskawice! Słyszałem najwyraźniej, że ktoś mi tu wołał. To nieporozumienie, panie generale. Widzicie go? Nieporozumienie. Chyba mi się wydaje, że człowiek już umarł, nikomu niepotrzebny. O, jak mnie pragnienie pali. Choćby małą kropelkę. A ten znowu swoje. Młodzież. Jak ja wyglądam przed młodzieżą? Patrzcie go, jaką się troską o schludny wygląd własnego pomnika! Nie trzeba było wzywać nieboszczyka. Ja się nie liczę, lecz dobro młodzieży. Aha, jemu zawsze leży czyjeś dobro na sercu, ale nigdy własne. Więc masz mi za złe, żebym cię tu przywołał, choćbym 1000 razy cię skompromitował, jeszcze bym nie odpłacił pięknym za nadobre. Ciszej na Boga, miejsce niesposobne. Lecz teraz to szczuły dla własnej osoby. Gdzie była twoja czułość, gdyś mi krzywdę robił? Jasne! Ja? Tobie? Krzywdę? Jeszcze się wypieram! Tego już zanadto. Jakaż twoja krzywda? Wsławiłem cię na wieki. Na poezji skrzydłach wzniosłem cię wysoko, aż ponad śmiertelność. A ty śmiesz... O nie, panowie. To już jest bezczelność. Ja mogłem mieć dzieci! Więc dobrze, sam chciałeś. Teraz powiem wszystko. Posłuchaj, śmiertelniku, zważ dobrze me słowa. Wy także, panowie. To prawda, mógł mieć dzieci. Z Zosią był posłowie. Mógł wieść żywot zwyczajny, sielski i spokojny. To ja uczyniłem, że choć wrócił z wojny, musiał dźwigać już zawsze bohaterstwa brzemię. Lecz czymże jest rodzina? To ulotne cienie ziemskiej egzystencji. Czym wojskowa dzielność, gdy jej słowo poety nie pchnie w nieśmiertelność? Wzajemnym zabijaniem i niczym niestety. Pomnisz, generale, gdyśmy obaj stali wtedy przy tym dziale i patrzyli na pole. Gdyby jakaś istota z nieznanej planety wtedy z nami patrzyła, co ujrzy na dole? Takich samych ludzi na tym krwi padole, takie same trupy po walczących stronach. Skąd mogła wiedzieć, które sprawiedliwe, które wraże kości, którzy są obrońcy ojczystej wolności, którzy niewolnicy pod biczem tyrana.
Dopiero historia przeze mnie spisana potomnym daje o bitwie świadectwo. Sądź mi, gdzie zbrodnia, a gdzie krwi szlachectwo. Tak, tak. Pamiętam. Lecz ja nie zginąłem! Zginąłeś, bracie, jeśli on tak mówi. Ja także zginąłem. To znowu przesada. I mają też zginął. Wszyscyśmy zginęli. Czyż nie tak, majorze? Nie ma. Nie ma dla mnie rady. Nikt. Mnie poważnie nie bierze. Dajcie. Choć mamy na parce. Zabierzcie swoje pacierze. Słowo daję, z panem nie można rozmawiać. Spójrzcie na porucznika. Bez serca, bez ducha. To jest hipokryta. Oszczerstwo! Przyznaj się, tylko szczerze. Choć mi tak wygrażasz i bluźnisz, czy oddałbyś swoją sławę, by żyć nie dla ludzi, lecz z ludźmi? Nie, nie, nie pozwolę! To jest podstęp słowne sztuczki! A więc powiem dla nauczki. Posłuchajcie. Czy nie widzicie, jak targuje się o życie ze mną? Co mnie zabrałem, by je oddać stokroć dłuższe, oprawione w glorię Rzym? Choć przekona moją duszę, zna on dobrze smak Wawrzymu. Lecz to mało. On mnie wielbi. Nie z wdzięczności, bo choć dałem mu nazwisko, porzuciła go kobieta. On mnie wielbi, bo poeta. To nieprawda! Milcz, szatanie! A kto czyta od stulecia moje wiersze wciąż na nowo? Któż to trzyma u wezgłowia moje księgi? Mam powiedzieć? Ani słowa! Czemu czytasz? Z nienawiści! Jakież można mieć korzyści, nienawidząc, co się czyta? Jakim prawem on mnie pyta? Ty mnie wielbisz. Zgiń, szatanie! A, no spanie, to nieładnie. Czy zaprzeczysz? Hakysz! Dzieci! Niech ten upiór mi przepadnie! Przemu! Cóż to za szkarada? Niech chodzi i wciąż gada! Powiedz, czekam! Ja mam z tobą pański krzyż! Hakysz! Hakysz! Ha! Więc wielbi! Uczniowie! Hej! Uczniowie! I my nie znajmy litości! Szarpajmy klasyka na sztuki! Niechaj nam jest sercą gości! Gdyś taki jest na stronu, zostawże nas w spokoju! Akisz, akisz! Dalej, panowie, dalej! Za rękę naszej nauki! I my nie znajmy litości! Szarpajmy klasyka na sztuki! A kiedy klasyka nie stanie, szarpajmy jego sztuki! Polewa i mierszowanie! Niechaj na mnie świecą kości! On mnie wielbi! On mnie wielbi! To mnie chyba już też nie widzimy. Nic nie dadzą! Ani trochę! To chodź! Zginęli! Wszyscy zginęli! Czy już poszli? Pańska kolej! Co mam robić? To co zwykle! Pisać, pisać! Pan coś knuje! Nic groźnego! Nic dla pana! Już pan wierzy? Teraz wierzę! Więc niech pan słucha uważnie! Pan wyjawi całą prawdę! Jaką prawdę? Kim ja byłem? Ma pan papier, ołówek, długopis albo pióro? To niech pan siada! Niech pan pisze. Ja, porucznik Ordon, w wieku lat 220, mając już dosyć swojego nienadawania się do żadnej epoki, postanowiłem skończyć z dwuznacznością swojego położenia. Już? Już. Dobrze. Teraz od nowego wiersza.
W tym celu postanowiłem... W tym celu postanowiłem... Niezwłocznie... Niezwłocznie... I bez żadnej wątpliwości... Wysadzić się w powietrze na śmierć. Wysadzić się w powietrze na śmierć. Jak to? Tak jak pan słyszy. Jakieś szaleństwo. Wysadzić się teraz po upływie 200 lat? Bez wojny, bez rewolucji. Żeby to też jakieś imieniny były. Tak bo na śmierć? Sądzę, że dość jasno przedstawiłem panu mą sytuację. Wysadzenie reduty się nie da odwołać. Pozostaje tylko jedna droga. Tak. Ale trzeba by było albo nie wysadzać się w ogóle, albo wysadzić się do końca. Ale to połowiczne rozwiązanie nie daje mi już żadnych szans. Niemniej jednak... Niech pan pisze śmierć. Śmierć. Teraz pan jako świadek. Czy to konieczne? Przecież umyślnie czekałem na pana. Potrzebny był mi ktoś taki jak pan. Ktoś z mediów, żeby już nikt nie miał żadnych wątpliwości. Wszyscy uwierzą, jeśli to będzie w tym internecie. Myśli pan? Wybuch nastąpi za chwilę. Czy ja mam przy tym być? Tego żądam. Nie pochwalam. Nie pochwalam. Jak zamierza pan to zrobić? Przemyciłem tu całą paczkę dynamitu. Pan rozumie? Dozorca! A co, czy się pali? Śpieszę się do redakcji. Bardzo piękna sprawa. A teraz do dzieła! Redaktorze!
jak nareszcie z wielkim trudem znika narodowy problem śmierci porucznika.